Generalny remont tej pochodzącej z lat 50. XX wieku nieruchomości jej właściciele rozpoczęli kilka lat temu. Adaptacja strychu była ostatnim etapem tego procesu. Pierwsza wizja zakładała stworzenie na strychu dużej, otwartej przestrzeni, dającej uczucie lekkości i przestronności. Przed adaptacją strych był podzielony ściankami działowymi, więc przed rozpoczęciem robót wykonawca musiał usunąć stamtąd dużą ilość gruzu. Było to nie lada wyzwanie, jednak wykonawcom udało się mu sprostać. Usuwali gruz za pomocą dźwigu poprzez otwór w dachu, który powstał w celu zamontowania okien dachowych. Właściciele chcieli w jak największym stopniu wykorzystać piękny widok na ogród, jaki rozpościerał się ze strychu, dlatego zdecydowali się na zainstalowanie kilku okien dachowych. Aby stworzyć przytulną przestrzeń, nawet na tak dużej przestrzeni, właściciele zdecydowali się na drewniane okna i paletę ciepłych kolorów, takich jak brąz i burgund. Zainstalowano piec opalany drewnem, który jest energooszczędnym rozwiązaniem grzewczym, aby stworzyć ciepły, przytulny nastrój w mroźne zimowe wieczory. Na wszystkich oknach dachowych zamontowano rolety zaciemniające, aby zapewnić większą intymność w nocy i skuteczniej zapobiegać utracie ciepła. Pomimo przebudowania dachu pozostawiono wiele oryginalnych belek. Zostały one teraz wyeksponowane i stanowią element dekoracyjny pomieszczenia, nadając mu rustykalny charakter. Na suficie i podłodze zainstalowano oświetlenie punktowe, które ma za zadanie podświetlenie określonych części pomieszczenia w nocy. Zdaniem właścicieli adaptacja strychu wpłynęła nie tylko na powiększenie powierzchni domu, ale też dzięki dodatkowej izolacji ma korzystny wpływ na utrzymanie ciepła w całym domu. Cały etap rozbudowy od jej rozpoczęcia do samego końca trwał 3 miesiące. A w rezultacie właściciele zyskali 50 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Koszt inwestycji to około 46 tysięcy funtów.